Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Patryk2703 i zapraszam Was do materiału. Wczoraj obiecałem ten materiał, ale jakoś nie było czasu. Też wiecie, byłem z żonką troszeczkę pospacerować, bo dosyć ładna pogoda była, to nie będę Was oszukiwał. Po prostu no, postanowiłem poświęcić ten czas żonie. A przecież miłość w życiu jest najważniejsza. Dzisiaj postanowiłem zrobić dla Was ten materiał. Zadajecie bardzo dużo pytań. Chyba z racji tej, że mieszkam w Wielkiej Brytanii, mieszkam w Anglii, bardzo blisko no, takiego większego miasta Leeds. Moja córka mieszka w Leeds i ja tam bardzo często jeżdżę do niej do, do wnuczka. I teraz tak, zadajecie mi pytanie, czy to, co pokazują w polskiej telewizji, czy to, co pokazują niektóre kanały, jak na przykład wideoprezentacje, już się uśmiecham, czy to jest prawda? No, przesłuchałem ten materiał wideoprezentacji, żeby właśnie skłamać tylko chwilkę. I to. Nie. 9 minut niecałe, bo później tak zacząłem przewijać. No to gość po prostu kłamie. No nie słuchajcie gościa, gość jest oszustem, zresztą u niego na kanale to wiecie, dla clickbaitów, dla wyświetleń to yy, z Jackowskim oni wojnę mieli już yy, chyba ze 100 razy w Polsce, później te materiały usuwał, także to jest chyba kanał, który najwięcej materiałów usunął, ale to nie tylko jego, jego kanał. Tutaj Telewizja Republika też strasznie kłamie. Że rzekomo są jakieś, wiecie, starcia ze stroną tych imigrantów. Tak to nie wygląda. Powiem wam, jak to wygląda dokładnie, te, te zamieszki, jak wyglądają te protesty. Nazywajcie to jak chcecie, aczkolwiek nie wydaje mi się, że w czasie protestu powinno być wszystko demolowane. No ale ja się w to nie wtrącam z tego powodu, że Anglicy demonstrują tak, jak chcą. I to nie jest moja sprawa, tak? I teraz ktoś może zadać mi pytanie, Patryk, po której ty stronie stoisz? Ja jestem neutralny. Ja nie stoję po żadnej ze stron. Tak? Ja uważam, że ja mieszkam na planecie Ziemia i uważam, że planetę Ziemia dostaliśmy od Boga. I nie ma znaczenia, w którym miejscu na świecie mieszkam. Żeby było jasne. I teraz tak, jak wyglądają te zadymy? To są tak jak u nas takie większe zadymy postadionowe. Nawet nie wiem czy jak większe, bo wiecie jak tam yy, Wisła. Yy, no, nawet nie wiem czy to przyrównać do takich, wiecie, wielkich klubów. Jak Wisła, widzę i, i jeszcze policja. Raczej nie, to nie są aż tak duże zadymy. Tam są zadymy takie, które może w jednej grupie tych osób będzie z tysiąc. Nawet może nie, no tak to wygląda. Może z tych większych, jak nacierali na, yy, jeszcze tutaj do spalenia samochodów, może tak po trochu, żebyście nie myśleli, że to w całym mieście wszystko płonie. Tak jak tam są te clickbaity, że Anglia płonie, to tak to nie wygląda. Na jednej ulicy może z trzy samolot samoloty, trzy samochody zostały spalone. Te samoloty to chyba mam pozostałości po dudzie, że każdy miał mieć samolot. Aczkolwiek pewnie mnie się to nie tyczy. Ja samolotu nie dostanę, bo w Polsce nie mieszkam. Ale trzy samochody zostały spalone i to wszystko. To, że ktoś tam w polskiej telewizji czy gdzieś tam no jakiś ator yy, no zakłamuje, oszukuje, że to wiecie, no całe miasta płoną. Taką ma narrację, jakby to cała Anglia płonęła. No nie, no to tak jak Wam mówię, wygląda to w ten sposób, że macie takie małe zadymy. I oczywiście oni też was oszukują tym sposobem, że mówią posterunek policji spłonął. To nie taki posterunek policji, jak niektórym się wydaje i oni to tak, wiecie, taką narrację wprowadzają, żeby, no żeby po prostu mieć wyświetlenia. No tacy ludzie jak Ator na przykład z kanału wideoprezentacji. To taki posterunek jak garaż, o takie coś. To nie taki, wiecie, potężny posterunek policji, jak widzicie niekiedy, czy tam na filmach, czy może gdzieś tam. Widzieliście, widzieliście w grze Resident Evil, to tak się niektórym wydaje, no bo z tych wiadomości, które do mnie piszecie, na Instagram Patryk, czy jesteś bezpieczny, no spokojnie, nic się nie dzieje. Jestem bezpieczny, wszystko jest naprawdę spoko. Wczoraj byłem żonką na spacerze, żonka była na pizzy, ja wypiłem kole zero. Yy, siedzieliśmy wszyscy razem z Anglikami yy, i nikt nawet o tym nie mówił. Nikt nawet o tym nie wspominał. Także. Też narracja, że wszyscy są w to uwikłani, to to jest kłamstwo. Mówienie, że Anglia ma dość, to też jest kłamstwo. Aczkolwiek na przykład moja sąsiadka już o tym troszeczkę mówiła. Tak? To w zależności, jaka, jaka osoba z kim rozmawiasz, o w ten sposób. Ale żeby wrócić do tych takich zamieszek, no to największa zadyma z tego, co wam mogę tutaj powiedzieć, to, to nie to, no to wiadomo, no to, to nawet nie jest jak zadyma pomeczowa. Prawda? Tutaj gdzieś mieliśmy Blackpool, miejsce, w którym byłem w sumie. No nie w czasie tej zadymy, oczywiście, bo wiecie, szanuję swoje zdrowie, a tam kamienie latają. Tutaj mamy chyba nie, to jest Rotterdam, a tutaj gdzieś wcześniej mieliśmy jeszcze Blackpool, o, tu jest Blackpool. No to tyle ludzi. No. Jeżeli chodzi o największą zadymę, no to atak na ten hotel. Nawet nie wiem, jakie to było Rotterdam, tak? tak, w Rotterdamie, atak na hotel imigrantów. Fakt, że oni dosyć dużo demolują. Po prostu oni mają jakieś no, inne poczucie demonstracji, jeżeli chodzi o Anglików. I oni bardzo dużo demolują. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? No pewnie źle, no bo później przecież z podatków będzie trzeba to no, odbudować, no, no, te szyby powstawiać. No przecież to z podatków wszystko pójdzie, tak, A więc też z pieniędzy ludzi. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, ja się w to nie wtrącam. To nie jest moja sprawa. Mimo tego, że ktoś może powiedzieć, Patryk, to jest Twoja sprawa, mieszkasz w Anglii, ja się nie opowiadam po żadnej ze stron. Ja już powiedziałem wcześniej, jeszcze raz to powtórzę, ja mieszkam na planecie Ziemia i tylko to mnie interesuje, tak? I Dbam o rodzinę. I yy, yy, jeżeli chodzi o ten o atak na ten hotel, no to tak specjalnie są te, wiecie, w polskich mediach przedstawiane te obrazki, jakby nie wiadomo, ile ludzi tam było. A tam żeby właśnie skłamać może z tysiąc ludzi nacierało, może troszeczkę więcej niż tysiąc osób. No to było jak taka zadyma pomeczowa w Polsce. Jak Wisła, Legia i wersus jeszcze policja. Tylko, że ja wam powiem, że policja w Anglii tu inaczej działa niż w Polsce. Musicie też zdawać sobie z tego sprawę, że tu na przykład na pierwszej linii są kobiety. No tu widzicie kobiety z tarczami. No i czy to jest dobre? Nie wiem. Z tego powodu, że później ludzie, którzy nacierają, przejmują tarcze. Skąd mają te tarcze? No, te tarcze wyszarpują, no osobom, które są słabsze, a wiadomo, że kobieta słabsza, no i oni te tarcze im wyszarpują i później używają tych tarcz przeciwko policji. Była sytuacja, że oni się dostali do tego hotelu imigrantów. Pewnie się zastanawiacie, czy tam doszło do starcia z imigrantami. Nie doszło z tego powodu, że policja odparła ten atak, bo policja w Anglii działa w ten sposób, że tak, naciera i się wycofuje, naciera i się wycofuje. Oni nie używają tutaj broni gładkolufowej, tu nie ma gumowych kul, nic z tych rzeczy. Tutaj ludzie wskoczyli do tego hotelu, jak widzicie, rzucali krzesłami w policję. To wszystko są Anglicy. 95% protestujących to są Anglicy. To jest przepotężna przewaga. Nie słuchajcie tego, co słyszycie w telewizji, że imigranci, wyznawcy islamu walczą z, Ang z Anglikami. Nie walczą, oni siedzą pochowani. Oni gdzieś tam tylko wyszli w, w takim większym mieście, Birmingham. I jednego Anglika tam delikatnie, wiecie, no, przekopali, jeżeli tak to można nazwać. Ale też zauważyłem, że jeden z nich go później zasłonił. Chyba nie chcieli zrobić za dużego smrodu, jak to mówimy, bo wiecie, jakby zdarzyło się, że jest kolejna no, ofiara, no, wiecie, z tamtej strony, no to. To by było kiepsko. Zresztą wiemy, dlaczego to się stało, dlaczego to wybuchło, jaki był ten przełomowy etap, bo to się piętrzyło bardzo długo, ale ten przełomowy etap, no to śmierć tych dziewczynek. I później, co robili tam w telewizji, no to wiadomo, że ja już nie będę mówił, czy to był teatr, czy nie, bo nie za bardzo mnie to interesuje, jak już Wam wcześniej mówiłem. Ale pokazywali przedstawiciela no, tym, no, imigrantów, jeżeli tak to można nazwać, czy przedstawiciela yy, muzlimów który podawał sobie rękę z właścicielem tego obiektu, tego pubu, gdzie został pobity ten Anglik. Tak? On chyba był pracownikiem. Wiecie, to jest tak, że tam jeszcze nie doszło do starć między, jak to podają w polskiej telewizji, jak to podają, wiecie, jak to to gdzieś coś tam mówi, że to już są starcia między, um, on to nazywa, islamiści versus Angliczy, Anglicy czy, 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 czy muzlim versus Anglicy. To tam nie doszło do tych starć. To, to są, wiecie, to jest za duża przewaga. To, to oni siedzą pochowani zresztą. Wszystkie wywiady z nimi, z imigrantami, no to są tego typu, że oni po prostu się boją, tak? Także nie myślcie, że ktoś wyjdzie i będzie walczył z Anglikami, oni są mega pomysłowi, aż niekiedy mnie to przeraża, bo widziałem, że podpalili śmietnik i chcieli w pewnym momencie ten hotel spalić, tak? Chyba taki był zamiar, no bo podpalili śmietnik i śmietnik plastikowy wpychali do tego hotelu, nie wiem, czy to tu widać na tym nagraniu, chyba tego nie będzie tu uwiecznionego, ale jak sobie poszukacie, to znajdziecie. I policja przez otwór drzwiowy gasiła gaśnicą ten, ten śmietnik. No to oni wzięli, ci, którzy nacierali, zrobili blokadę z płyty wiórowej, żeby nie mogli tego psikać gaśnicą i dokładali sztachety, wyrywali sztachety z płotów, czy, czy po prostu płoty drewniane niszczyli i wrzucali do tego śmietnika. I ten śmietnik wpychali do środka. Z tego powodu, że nie mogli się dostać żeby do tych imigrantów. Później działali na taką metodę Brauna, ja to nazywam. Ja wiem, że to nie jest śmieszne. Ale działali na metodę Brauna. I jak wdarli się do tego hotelu tam na, na parter, no wiadomo, że nie opanowali całego parteru, bo tam też już policja była w środku. No to wyciągnęli gaśnice i gaśnicami pryskali Policjantów. Wyglądało to trochę jak na filmie Ghostbusters. Szli w policjantów, pryskali tą gaśnicą, ale policja tu jest taka. Ja tu bardzo szanuję policję. Oni nie skalują konfliktu. To trzeba przyznać, że policja y, po prostu nie robi czegoś takiego jak w Polsce, że jest, wiecie, prewencja. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj jest delikatne, że idą delikatnie do przodu, później się wycofują i tak falami męczą tych, tych którzy nacierają. Tych demonstrantów, tak? Co tu jeszcze można poruszyć? No, że na przykład też są na tyle pomysłowi, że swoje psy przyprowadzają. Widziałem, jak gościu przyprowadził psa, no bo policja też ma psy. No, niewiele tych psów, bo chyba tam widziałem 3-4 psy tam mieli na tej akurat demonstracji, gdzie chcieli Anglicy, no, demonstranci spalić ten, czy przejąć ten, ten hotel imigrantów. W jakim celu? No to chyba każdy sobie zdaje sprawę. Ale widziałem, że tam policja miała psy i no zauważyłem też, że jeden z tych demonstrantów przyprowadził psa i tego psa puszczał na policjantów. Aczkolwiek nie zauważyłem, żeby policjanci coś z tym psem tam robili, żeby go pałowali, ale ten pies był zażarty. No nie powiem. Atakował tych policjantów. Także oni mają wiecie pomysły, ale to są o takie grupy, żebyście no nie... Nie zostali wprowadzeni w błąd, tylko o to nam chodzi, prawda, żeby tutaj prawdę usłyszeć. O tutaj ta trawa, co jest tak po podpalona, to oni później podpalili więcej tej trawy. Jeżeli chodzi o demonstrujących i ta trawa się paliła i ogień szedł w stronę mieszkańców, w stronę drewnianych płotów i Ci demonstrujący zauważyli, że tam już wyszedł z domu Anglik, złapał szlaf ogrodowy i gasił, no bo to szło w kierunku jego posesji. I wyobraźcie sobie, że najpierw podpalili, a później mu pomagali gasić. Także to nie jest też, wiecie, tak, że tutaj są ludzie sami młodzi, tu jest dużo starszych osób. To byście się zdziwili, to nie jest tak, jak kiedyś były tutaj demonstracje w roku 2011 chyba. 2011 chyba tutaj były takie większe demonstracje to było bardzo dużo osób młodych. Teraz jest bardzo dużo osób starszych. A więc teraz jakie jest wyjście z tej sytuacji? Ciężkie wyjście, wyjście z tej sytuacji. Oni tam powołali jakąś grupę Kobra, rząd, żeby to jakoś, wiecie, chyba załagodzić. No, tak jak wam powiedziałem, tutaj nie ma eskalacji konfliktu. Nie ma. Jeżeli ktoś myśli, że jest tu podobnie jak w Polsce, to się myli. Tu policja nie naciera. Policja się tylko i wyłącznie wycofuje. I słyszycie, pewnie widzicie o takie obrazki. No to tak, że trzy auta zostały spalone na jednej ulicy, ale to nie jest tak, że całe miasto płonie. Ja teraz mogę pojechać do Leeds, do jakiegoś większego miasta i normalnie chodzić. Nie słuchajcie tej narracji, która jest w Polsce wam przedstawiana, że Anglia płonie. No to jest clickbait. To jest po prostu fazon. Mało tego to kłamie, że ktoś tam miał broń. No to jest oszust po prostu, oszukuje, że ktoś miał broń, tak? Nie wiem, jaki film on widział, jakieś, wiecie, oglądał coś na Netflixie, ale tam była taka sytuacja, że jakaś telewizja pojechała nagrywać chyba do Birmingham, chyba w Birmingham to było. I gość y, zamaskowany y, no, był tam w tej grupie tych y, ludzi, którzy trzymali y, flagi Palestyny. I on pokazał tylko gest strzelania do kamery. I no, tam Anglicy byli oburzeni tak? tym, tym gestem. A więc tylko to miało miejsce. I on może usłyszał, że ktoś pokazał gest strzelania i od razu mówi, że ludzie mają broń. Gdyby ludzie mieli broń, no to policja też by miała broń. No nie, Chyba nie uważacie, że oni są idiotami, że idą z pałkami na ludzi, którzy mają broń. No, takie farmazony to może tylko ator opowiadać, no, po prostu oszukuje was, no, żebyście nawalili wyświetlenie, clickbaity i tak dalej. Zresztą nie tylko on. No to więcej jest takich kanów, żeby ktoś nie pomyślał, że się na tora upadłem. Ale dalej możecie zobaczyć, że tak jak wam wcześniej powiedziałem, to nie jest tak, że wiecie, ucierpiało nie wiadomo ile osób. W tej zadymie takiej większej, gdzie nacierali na ten on, na ten hotel, no to ucierpiał jeden policjant i jeden z tych ludzi demonstrujących. Ja mówię, możemy nazywać ich demonstrujący, ale chyba demonstracja się kończy w momencie, kiedy jest. Demolka. Nawet nie wiem, jak to, jak to nazwać dokładnie. Aczkolwiek, tak jak Wam powiedziałem, nie jestem po żadnej ze stron i nie jestem zainteresowany w ogóle, żeby, wiecie, rozwikłać, po której stronie leży, leży wina. I teraz tak, dochodzimy do momentu, ile osób zostało aresztowanych. Chyba 400 osób, z tego co się orientuję, do wczoraj, chyba 400 osób zostało aresztowanych. To jest dosyć dużo. Widziałem, że w mediach jest delikatny strach przepełnieniem więzień, bo tutaj i tak więzienia są dosyć mocno wypełnione, a więc był strach przepełnienia. Czy to się ziści, ten scenariusz? Tego nie wie nikt. Co będą musieli zrobić ludzie z rządu, żeby to załagodzić? Podejrzewam, że zamykanie ludzi w więzieniu nie jest najlepszym pomysłem. Zamykanie tych aktywistów, Którzy są no, za tym, żeby po prostu Islam przestał istnieć w Anglii, też chyba nie jest zbyt dobrym pomysłem, bo to się zacznie. No, to może być następny, wiecie, taki punkt zapalny i to może się wtedy rozlać. To, to ja tego nie powiedziałem, że nie. To wiecie, z każdej małej demonstracji może się zrobić przeogromna demonstracja. I teraz ja wam powiem, że wyjście z tej sytuacji jest. No, yy, chyba nikt nie zna wyjścia z tej sytuacji, chyba nikt nie wie, jak to się zakończy. To jest z tego wszystkiego. Najgorsze. Ale jeżeli zapytacie mnie, czy jest bezpiecznie w Anglii, to powiem, że jest bezpiecznie, jak tam nie pójdziesz. No, jak tam rzucają kamieniami, no, to tam nie jest bezpiecznie. Możesz dostać po prostu kamieniem w głowę, tak? Co tam już się chyba zdarzyło, że ten policjant dostał. No ale to wiadomo, że nieprzypadkowo. Oni w nich rzucali. Po prostu ludzie biorą, co mają pod, ręk pod ręką i rzucają w policję. No, w w chyba w geście tej demonstracji, ale. No ja nie wiem, dlaczego akurat policja jest atakowana. No prawdopodobnie dla, dlatego, że broni tych obiektów, no, że broni obiektów, że nie chce dopuścić do rozlewu krwi. Oni jeszcze chcieli gdzieś tam meczet zaatakować. No prawdopodobnie chcą zrobić tak jak w Niemczech, no, żeby, żeby meczety zniszczyć. No bo chodzi im przede wszystkim, jak słuchałem w telewizji tej strony. Jeżeli chodzi o Anglików, no to oni nie chcą islamu. To jest, to jest ich case. I, I na tym to wszystko polega. Chodzi o islam, nie chodzi o imigrantów konkretnie, to nie jest taka narracja, to nie jest jakaś narracja typowo rasistowska, tylko chodzi po prostu o, o islam. Ja wam powiem, że tak, jakbym miał to podsumować, to jeszcze raz powtórzę, nie słuchajcie fałszywych narracji, że to są nie wiadomo jakie demonstracje, że Anglia się pali i tak dalej. No, oni jeszcze, co mogę jeszcze tutaj dodać, że oni mają lekkie pretensje, że jest coś takiego jak policja. Dwóch, że jest tak, takie coś jak podwójna policja. Że policja w sprawie Anglików działa zdecydowanie, a w sprawie tych imigrantów, którzy widzicie, też są uzbrojeni tylko że no jeszcze chyba tutaj nic nie demolują. No to że w ich sprawie policja nie działa za dobrze. Tylko wydaje mi się, że zresztą ja nie chciałbym stawać po żadnej ze stron. Nie chciałbym stawać po żadnej ze stron, bo mówię, to nie jest, wiecie nie to, że się boję, ale to po prostu nie jest, nie jest moja sprawa, i też nie jestem aż z tym tak, wiecie, mocno zapoznany. Anglicy walczą o to, co chcą walczyć, ich kraj i tyle będą robić. Jak ktoś będzie musiał ponieść konsekwencje, to pewnie będzie ponosił konsekwencje. Jak się to zakończy? Zobaczymy. Chciałem wam tylko przekazać stronę prawdziwą, żebyście nie dali się oszukać farmazoniarzom. A więc to są takie, no, zadymy, jak u, nasz, jak u nas po, po meczu. Wcale żadne duże posterunki policji nie płoną, tylko takie małe, wiecie, garażowe, jak to tak chyba to można nazwać. No i ludzi jest to, no tak wyglądają te demonstracje. No. Jak na innych kanałach zobaczycie, to możecie zobaczyć tak rzut, można powiedzieć, z drona. No to tam wątpię, żeby tych ludzi nacierało na ten hotel. Więcej niż tysiąc. aczkolwiek mogę się mylić, może tam było, wiecie, 2-3 tysiące, ale to nie są takie, wiecie, demonstracje jak u nas na przykład strajk kobiet. Tak to nie wygląda. To jest dużo mniejsza liczba i punktowo tak to jest robione. Oni chyba gdzieś tam się gromadzą na, na telegramie i podają sobie adresy. Z tego co wczoraj też widziałem, to. Oni, teraz to wygląda troszeczkę inaczej, te demonstracje niż kiedyś, no bo wiadomo, że teraz oni przez internet bardzo tam sprytnie działają, ludzie, którzy pewnie gdzieś tam to napędzają, bo to przecież ktoś musi to organizować i oni tam z tego co słyszałem, to gdzieś tam adresy już podają ludzi, którzy są odpowiedzialni za ściąganie imigrantów, czy za, za załatwianie wiz i tak dalej. Tam jest bardzo niebezpieczna. Yy, sytuacja, no bo oni namierzyli bardzo dużo adresów już. Także tutaj ta demonstracja wygląda całkowicie inaczej, wiecie, niż się demonstrowało 15-20 lat temu. A więc jest to, to są po prostu, można powiedzieć, że bardziej to się przeniosło do internetu, a jak wychodzą, no to wychodzą w małych grupach i robią to punktowo, już ustalone jest wszystko. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Myślę, że przedstawiłem Wam tutaj prawdziwy Pogląd tej sytuacji, czy jest niebezpiecznie w Anglii. Nie jest niebezpiecznie, póki nie pójdziesz w to miejsce, tak jak Wam mówiłem, w dużych miastach nawet byś tego nie zauważył. O to jest tak bardzo mocno punktowo, podsumowując raz jeszcze. No i grupy ludzi o są no, takie, może niekiedy troszeczkę większe. Maksymalnie, żeby Was nie skłamać, to tak strzelę, że to jest 2-3 tysiące osób w jednej, w jednej grupie. Policja nie działa w sposób agresywny, policja rozmawia z tymi demonstrującymi, co też jest zaskoczeniem, bo w Polsce raczej policja nie rozmawia, tylko wiecie, czasami stosuje prewencję, od razu pałowanie. Tutaj policja yy, bardzo często rozmawia. Nie podchodzą do policji zauważyłem, że policja często się zgadza z tymi demonstrującymi. Nie wiem, czy robią to po prostu, czy mają na, tym, czy mają na celu po prostu uspokojenie tego. Prawdopodobnie tak. No bo tak jak wam mówiłem, że tutaj jest y, raczej nieeskalowanie konfliktu. Nie ma czegoś takiego, że policja będzie konflikt eskalować. Policja raczej się wycofa, jak nic nie demolują większego, jak nie dojdzie do rozlewu krwi, to nawet pozwalają na zniszczenia, ale się wycofają, tak, tak to wygląda. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jeżeli chcielibyście czegoś jeszcze się dowiedzieć, no to napiszcie w sekcji komentarzy. Nie oglądajcie farmazoniarzy, jakieś tam wiecie, propagandy, no bo to możecie mieć całkowicie inny obraz tej sytuacji. Zresztą, jeżeli chcielibyście i nie macie do mnie zaufania, to ja mogę pojechać do lic. Pewnie będę jutro w lic mogę Wam nagrać, jak wygląda w centrum miasta i tak dalej. No to to nie jest tak, jak pokazuje polska telewizja i te kanały, które chciałyby na Was nabić Wyświetlenia, sieją strach. Trzymajcie się, pozdrawiam i do następnego materiału.